Siemaneczko, dawno nie wrzucałem gliczy na kopiowanie, no to dzisiaj jest okazja pokazać takie łatwe kopiowanie. Potrzebujemy tak, tryb celowania najlepiej swobodny, tak jak i my, tak i nasz znajomy. No, bunkier, mobilne centrum operacyjne na miejscu numer 3, przechowalnia pojazdów osobistych. To potrzebujemy i my, i znajomy. My w mobilnym trzymamy już tam jakieś auto na straty. No wiadomo, najlepiej darmowe LG. Znajomy obojętnie, co on tam ma, byleby miał jakiś samochód w mobilnym centrum operacyjnym. My potrzebujemy jeszcze, żeby zapisywać właśnie te kopie, to potrzebujemy biuro, garaż biurowy z mechanikiem. I tam tyle wolnych miejsc, ile chce się zrobić kopii. Ja mam tam 13 samochodów, no to tylko 7 kopii bym mógł zrobić. Wy ile macie tam wolnych miejsc, tyle kopii będziecie mogli sobie zrobić. Garaż w biurze z mechanikiem, bo tam będziemy właśnie te kopie zapisywali. I teraz tak. Znajomy oprócz tego, co wspomniałem, czyli mobilne z przechowalnią pojazdów i tam jakieś auto, potrzebuje jeszcze zaproszenie do napadu do mieszkania, nie do bazy, tylko do mieszkania. Teraz tak, udajemy się do znajomego, do bunkra, czyli do znajomego, nie do naszego, tylko do znajomego. Do bunkra, czy on tam was zaprasza, czy wjeżdżacie razem, to już jest nieważne. Ważne, żeby to robić właśnie w bunkrze znajomego, bo to znajomy się gliczuje, znajomy nam opuści później sesję, my już kopiować będziemy sobie sami. To jest tak zwane, no, te pół solo kopiowania. Tu nie patrzcie na to, co się dzieje. Ja tu akurat już byłem zgliczowany, bo sprawdzałem tego glicza, dlatego mnie tu załadowało od razu do mobilnego i później do bunkra. A powinienem być w samochodzie ze znajomym. Dlatego, no wy wjeżdżacie normalnie do bunkra znajomego i będziecie z nim. No ja mówię, tu byłem zgliczowany, dlatego mnie wpieprzyło do mobilki. Ale jak już jesteście razem w tym bunkrze u znajomego w jego samochodzie, podjeżdżacie pod mobilne centrum operacyjne, tak żeby była opcja kliknięcia tej strzałki w prawo, żeby wjechać, czyli to znajomego auto z mobilnego, nie? Będę się powtarzał, no bo to całą robotę tu robi nam znajomy, czyli podjeżdża pod mobilne, jest opcja strzałki w prawo, wyciąga telefon, na jedno kliknięcie to zaproszenie od Lestera i teraz znajomy spamuje strzałkę w prawo, potwierdza zaproszenie i cały czas spamuje strzałkę w prawo, żeby wjechać do mobilki, przyjmuje zaproszenie do napadu i cały czas klika tam w prawo. Zrobić mu się taki chwilowy czarny ekran, zobaczy siebie jeszcze raz w bunkrze i załaduje go do mieszkania, do napadu. To się udało, bo może też nie wyjść, że nas załaduje do jego mobilki, będziemy zamrożeni, wtedy musi nas odmrozić i to musimy powtórzyć. Także tutaj, no, nie jest to trudne, to spamować w prawo, kliknąć A lub X, zależy czy PS czy Xbox, no ale potrafi się to właśnie spieprzyć tam, że nas załaduje do mobilnego. No ale tu się udało, tak powinno być. My czarny ekran cały czas, znajomy w swoim mieszkaniu. Teraz znajomy musi nas odmrozić, wychodzi z mieszkania, odpala nam rzutki, wchodzi w tą zakładkę szybka akcja, klika rzutki, znajomi w sesji, jak będzie miał zapełnianie lobby, my do niego dołączamy. Tylko że to robię na Xboxie, no to na Xboxie znajomy będzie musiał wejść jeszcze raz w tą zakładkę szybka akcja, żeby wyłączyć te zapełnianie lobby, a PS4 jak sesja dla zaproszonych, to potwierdza wszystko, co tam leci. Taki znajomy ma zapełnianie lobby, ja do niego dołączam. Dostanę pierwszy ten komunikat, czy na pewno chcę dołączyć do akcji. Mówię znajomemu, on wyciąga telefon, wchodzi w tą zakładkę. Ja potwierdzam, usłyszę takie 3 razy bum, 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 że mnie załaduje tam w te chmury. Potwierdzam drugi komunikat. Będziemy odmrożeni w bunkrze znajomego. Wychodzimy na zewnątrz. Po prostu wychodzimy przed ten bunkier. No i my już możemy sobie tu wezwać
auto, które będziemy kopiowali, a znajomy wzywa teraz swoje mobilne centrum operacyjne i jedzie nam je podstawić koło naszego garażu w biurze. I on tam będzie już opuszczał sesję, najlepiej jak pójdzie na fabułę, zmieni tryb celowania, żebyśmy my mogli później do niego dołączać. On może tam się zmienić na asystowane i sobie już grać jakieś deathmatche, misje, napady, cokolwiek, byleby miał inny tryb celowania. No na Xboxie musicie być pewni, że ktoś, do kogo będziecie teraz dołączać, ma inny tryb celowania. Na PS4 to sobie przez społeczność zawsze kogoś znajdzie z innym trybem celowania. No ja tu właśnie poszedłem na fabułę, zmieniłem na asystowany, wbiłem na jakąś tam inną sesję publiczną, żeby se młody mógł już pograć, a ja se tu robiłem kopię. Gdzie tak, znajomy wzywa mobilne centrum operacyjne, podstawia nam pod nasz garaż w biurze, opuszcza sesję i tu jego rola się kończy. No a my, no akurat ja tu jadę jedną konsolą, drugą stoję, no ale możemy już sobie wezwać to auto, które będziemy kopiowali i poczekać, aż właśnie znajomy opuści Xbox. Najlepiej jak sobie da status na niewidoczny, żeby tam już nikt do nas na sesję nie dołączył, żeby to nie popsuło nam właśnie glitcha, bo nie wiem nawet, czy by zepsuło, ale pamiętam te stare właśnie takie kopiowania były, że jak już ktoś dołączył do nas na sesję, to się po prostu odgliczowaliśmy. Że najlepiej zrobić sobie status na niewidoczny, żeby nikt do was już nie dołączał i macie spokój. No i dobra, ten tu dotarł na miejsce. Mobilka ustawiona, zwyczajnie opuszcza sesję, czy tam klika start online, odszuka ich nową sesję, czy idzie na kreatora, czy tam na fabułę, no po prostu opuszcza sesję. Teraz my, tu pokażę od razu taki trik, bo popieprzyli sprawę z tym kurde wzywaniem samochodu. Wcześniej się wzywało, dzwoniło po samochód, respił się tu na tej kurde drodze, czy tam za płotem, czy tu koło tej kurwa stodoły. Teraz się respi gdzieś tam niedaleko na drodze. Ale wzywam to auto, które będę kopiował. I zamiast właśnie mi się tu zrespić ono pod samym ryjem, to ono gdzieś tam się kurde respi na drodze. No ale jest łatwy myk, żeby je tu sprowadzić. Żeby nie biegać tam kurde taki kawał, tylko po prostu tutaj mamy te niebieskie akcje na mapie, które będziemy używali właśnie później do teleportu. Wystarczy odpalić jedną tą akcję i opuścić lobby i auto będzie koło nas. Nie patrzcie, no ja tu mam na drodze, tu mi się zrespiło zamiast tam. Odpalam sobie tą akcję z mapy. Będę w lobby, nie wiem co to wyścig jest, czy co to tam było. Po prostu opuszczam. Wojna o teren. No i auto już jest koło mnie. A co dobre, nie wspomniałem, kopiowanie nie wymaga też od nas wcale tych tablic iFruitowskich. Ten mam moje, ale na kopii zobaczycie, że dostanie z tego auta, które miałem na straty w mobilnym centrum operacyjnym. I teraz tak, wjeżdżamy do bunkra, zrobi nam się czarny ekran, będzie na dole po prawo pisało ładowanie, zniknie ten napis ładowania, to dopiero dołączamy do kogoś z innym trybem celowania. Czyli załadowało nas do bunkra i tak będziemy mieli czarny ekran cały czas. Kręci się kółko, jest ten napis ładowanie. On mi zniknie. No, dołączam do kogoś z innym trybem celowania. Pierwszy komunikat potwierdzam, drugi anuluję. I wjeżdżamy teraz do mobilki, też klikamy strzałkę w prawo, potwierdzamy komunikat o zamianie pojazdów. Dostaniemy taki ekran dziwny, otwieramy interakcję i się po prostu zabijamy. To już tutaj już kopiujemy sobie sami. Samochody już tu nie jest nam znajomy potrzebny, czyli klikam w prawo. Mam ten dziwny ekran, otwieram menu interakcji, opcja zabij się, już tu się zrespiłem
na drodze, gdzie znajomy zostawił swoje mobilne. Już było widać, że Alma, inne tablice dostało. Teraz po prostu wsiadamy do auta, wjeżdżamy do biura, do mobilnego, będziemy zamawiali kolejne auto na straty, a tutaj wjeżdżali na warsztat, zmienić w aucie cokolwiek, żeby zapisać kopię. Czyli no, zamawiam no, darmowe LED, czy tam motorek Fadzio. Ktoś ma zestaw kryminalisty no, wykupiony, no to wiadomo, ma też inne pojazdy za darmo, które może tu używać na straty. A my wjeżdżamy na warsztat, zmieniamy cokolwiek. Możemy tablicę, możemy hamulce, no zmieniamy po prostu byle co, cokolwiek, żeby zapisać tą kopię. Klikamy wyjedź na zewnątrz i teleportujemy się z powrotem pod bunkier, czyli odpalamy tą niebieską akcję z mapy, dołączamy do kogoś z innym trybem celowania, pierwszy komunikat potwierdzamy, drugi anulujemy i tutaj może nas zrespi, tak jak mnie zrespiło w bunkrze. Wtedy muszę też poczekać, aż mnie załaduje konkretnie do tego bunkra, zniknie ten napis ładowanie na dole, to dopiero mogę z niego wyjść, albo zrespi nas normalnie na mapie na zewnątrz. To nie ma znaczenia już, gdzie to nas zrespi. No ale to już robimy teraz drugą kopię, to samo. Interakcja, pojazd, sprowadź pojazd osobisty, ten się znowu mi tam zrespi na tej drodze. To znowu odpalam tą misję z mapy. Opuszczam to lobby, auto jest koło mnie, wjeżdżam do bunkra, zniknie napis ładowania, dołączam do ziomeczka z innym trybem celowania, pierwszy potwierdzam, drugi anuluję, wjeżdżam do mobilki, też potwierdzam komunikat, przez interakcję się zabijam i wjeżdżam do garażu, potem do warsztatu zmienić coś, zapisać tą kopię. I to już robimy tak w kółko. Tylko upewnijcie się, zanim wjedziecie do tego bunkra, że to zamawiane LED na straty zostało dostarczone po prostu. Że to jest no, łatwe, no, tak zwane pół solo kopiowanie, no bo znajomy nam tylko pomaga tu w bunkrze, podstawia mobilkę, opuszcza już nic, tu jego rola się kończy, już no, nie jest potrzebny. No i cały czas działają te kopiowanie. To jest jedno kopiowanie, tylko różnią się metody offradarla znajomego. Jak on tam zrobi offradar, czy przez Godmoda kurde w kasynie, czy przez Godmoda w penthouse, czy zrobi offradara przy arenie, czy w klubie nocnym. Jak znajomy zrobi offradara, tak cały czas działa tamto kopiowanie, co można wzywać przez klub motocyklowy, te Fadzie i tam wyprost znajomego z pojazdu, to i tam. Tego jest pełno. Cały czas właśnie tamte kopiowania, wszystkie co znajomy robi offradar, nam pomaga cały czas, to cały czas działa. No ja tu pokazuję takie, gdzie znajomy jest nam potrzebny tylko na chwilę, opuszcza sesję, my już kopiujemy sobie auta, można powiedzieć praktycznie solo, poza tym, że dołączamy do kogoś z innym trybem celowania, ale on nawet o tym nie wie, także on nam nie pomaga nawet. Że to by było na tyle. Mam nadzieję, że skorzystacie z takiego kopiowanka. Pozdrawiam. Elo.